Już kilka tygodni temu przewidywałem, że na Wszystkich Świętych węzeł Pogoria może już być przejezdny. No i tak też się stało. Natomiast w związku z tym, że na S1 jeszcze tam są prowadzone jakieś prace i S1 od strony Gołonoga się jeszcze mocno korkuje, to jadę na węzeł od strony ulicy Świętego Antoniego. Widzimy most otwarty, informacje, żeby nie jechać na pamięć na tymczasowe rondo, którego już nie ma. I wjeżdżam na wiadukt. Wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej 796. Wiadukt, dzięki któremu ulica Świętego Antoniego i ulica Armii Krajowej mają połączenie, dzięki któremu S1 wreszcie będzie mogła za chwilę, S1 będziemy mogli za chwilę jechać z pełnymi prędkościami, nie będzie tutaj wąskiego gardła na całej tej trasie. Ja sobie tu oczywiście zawrócę. Od tej strony nie ma informacji, że most otwarty, tak jak po drugiej stronie. Tak więc jeszcze niektórzy kierowcy się troszkę gubią, chcą po staremu jeszcze jechać w kierunku ronda, ale przypominam, ronda już począwszy od dnia dzisiejszego nie ma. Jestem z powrotem na rondzie przy Świętego Antoniego, natomiast pojadę teraz na S1. I tutaj jeszcze wyjazd mamy ze stopem. No więc nie ma tutaj jeszcze takiego pełnego wjazdu, więc w ciągu samej S1 jeszcze pewnie tutaj mocno mamy też ograniczenia prędkości. Nie ma też przejścia dla pieszych tymczasowego. Poruszamy się ciągiem S1 przez sam węzeł po jednym pasie. No ale może to jeszcze w ciągu dnia dzisiaj będzie wszystko zmienione, a nie, no to pewnie najbliższe dni listopada, a tutaj wspomniany przeze mnie na początku, dlaczego od S1 nie pojechałem. Jak widać, dość spory jeszcze korek od strony Gołonoga. No, miejmy nadzieję, że to już są tak naprawdę jeden z ostatnich takich tutaj korków na tej trasie. Że już ten okres, kiedy droga ta się tutaj tak mocno korkowała, że już jest już po prostu całkowicie za nami.